Więcej programów w tej samej cenie. Zwiększamy atrakcyjność pakietów telewizyjnych. Od jesieni 2018 roku dodatkowe programy telewizyjne w obecnym abonamencie. Pakiet podstawowy Ale Kino Plus, Planetę Plus, Kuchnia Plus, Domo Plus, Teletoon Plus, Mini Mini Plus, Kino TV, Sci-Fi, Top Kids, Polsat Rodzina, Polsat Games. Pakiet socjalny TVR, pakiet rozszerzony Filmbox Action AMC. Zapraszamy do korzystania z naszych usług. Telewizja Centrum Zgierz ma już ponad ćwierć wieku i jest jednym z najdłużej działających w Polsce operatorów kablowych. Nasz sygnał dociera do tysięcy zgierskich domostw i z każdym miesiącem jest ich coraz więcej. Podstawowa oferta programowa to blisko 150 kanałów cyfrowej telewizji naziemnej i satelitarnej za bardzo przystępną cenę abonamentu. Jesteśmy też znaczącym na rynku lokalnym dostawcą sygnału internetowego. Daje to Państwu możliwość zamówienia u jednego operatora obu usług w ramach jednego rachunku i jednej instalacji abonenckiej. Technologicznie w niczym nie ustępujemy ogólnopolskim platformom cyfrowym i operatorom internetowym. Sygnał od lat przekazujemy do Państwa domów również poprzez światłowody. Pełnimy też niezwykle ważną społecznie misję. Oprócz usług komercyjnych jesteśmy jedyną niezależną telewizją w Zgierzu i w powiecie, na bieżąco relacjonując wydarzenia lokalne. Dzięki naszym programom możecie także Państwo zgłaszać swoje bolączki i problemy, a my zawsze dokładamy starań, by pomóc w ich rozwiązaniu. Program lokalny Telewizji Centrum poza siecią kablową można także oglądać przez internet. To sprawia, że z informacją docieramy nawet tam, gdzie nie ma światłowodu. Reklamodawcy zaś za naszym pośrednictwem mogą swoją ofertę zaprezentować nieograniczonej rzeszy odbiorców. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Biuro Obsługi Klienta Zgierz, ulica Lechonia 2. Telefon 42 716 16 90. Reklama i redakcja programu lokalnego. Zgierz, ulica Chorza 6. Telefon 512 100 520. Więcej informacji na naszej stronie www.centrum.zgierz.pl. Wspaniałe widzieć tyle cudnych, znajomych, pięknych twarzy zaokularnionych. Czas na wzrok 40+. Ta kampania jest po to, żeby ulżyć Polakom i żeby mieli komfort życia. Druga edycja kampanii Czas na wzrok to nadal edukacja. Cały czas będziemy przekonywać społeczeństwo, że warto regularnie badać wzrok i po takim badaniu warto odpowiednio go skorygować. Nasze oko z biegiem lat traci zdolności akomodacyjne, tak? Nie nazywamy tego chorobą, jest to zwykły proces fizjologiczny. Presbiopia objawia się tym, że po 40 roku życia mamy problem z odczytywaniem drobnych elementów w bliży. Na początku problem, a potem czytanie to staje się niemożliwe. Po jakimś czasie na wyjeździe stwierdziłem, że nie mogę jakichś prostych rzeczy zrobić, właśnie takich bardzo dokładnych i drobnych. Okulary progresywne są takim cudownym lekarstwem na coś, co nas wszystkich czeka. Bez okularów progresywnych po prostu nie mógłbym pracować. Na co dzień chciałbym zawsze widzieć dobrze tekst, który mam napisany. Dzieciarnię moją. Dzieciarnię moją, ale też chciałabym, żeby moja dzieciarnia widziała mnie. Co jest dla mnie najważniejsze? Widzieć oko drugiego człowieka, zawartość oka drugiego człowieka. Ja po prostu lubię obserwować i lubię zapamiętywać. I dzięki temu, że mogę widzieć dobrze, dokładnie takie same obrazy powstają w mojej głowie i powstaje z nich po prostu kolekcja wspomnień. Świat jest na tyle piękny, ludzie są na tyle piękni, że warto chłonąć to wszystko, co nam ma do zaproponowania, do zaoferowania bez ograniczeń. Dlaczego mamy się ograniczać, jeśli możemy żyć na pełnej petardzie i widzieć na pełnej petardzie?
Witam, jest 27 marca, Emila Okupska. Zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Centrum w środę. W dzisiejszych wydarzeniach powiemy m.in. o tym, jak podczas 9 już śniadania biznesowego swoją wiedzą i doświadczeniem wymieniali się przedsiębiorcy z terenu Zgierza i okolic. Emerytura, dochody z 500+, to będą czynniki, które przynajmniej w perspektywie najbliższych kilku kwartałów będą sprzyjały rozwojowi polskich przedsiębiorców, którzy działają na lokalnym rynku. Oraz powiemy, kiedy zgierskie ulice będą czyste. Pierwsze prace będą dotyczyły Nowego Miasta, później chcieliśmy przejść na 650-lecie osiedle. Już po raz 9 przedsiębiorcy ze Zgierza i okolic spotkali się na śniadaniu biznesowym. Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami różnych firm, ale przede wszystkim zgromadzeni mogli zdobyć informacje na temat sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie, dowiedzieć się także, jakie przedsięwzięcia ekologiczne mogą się opłacać oraz uczestniczyć w wykładzie motywacyjnym. Środowe spotkanie rozpoczął Łukasz Tarnawa, główny ekonomista Banku Ochrony Środowiska, który mówił m.in. o prognozach dotyczących sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie. Przedstawiamy przedsiębiorcom najbardziej prawdopodobny scenariusz. W tej chwili z tych dobrych informacji to mamy to, że z początkiem roku po 6 kwartałach świetnego wyniku polskiej gospodarki, bo mieliśmy przez 6 kwartałów wzrost gospodarczy powyżej 5 albo w okolicach 5%, wciąż pierwsze wskaźniki miesięczne za styczeń, luty pokazują, że gospodarka nadal solidnie rośnie. Negatywną informacją jest to, że sytuacja gospodarcza w Niemczech się pogarsza, w szczególności w sektorze motoryzacyjnym, w sektorze przemysłowym. Natomiast to, co z punktu widzenia działania polskich przedsiębiorców, szczególnie na rynku krajowym, jest istotne, to to, że w drugiej połowie roku należy oczekiwać, że znowu popyt konsumpcyjny silniej wzrośnie. To będzie przede wszystkim efektem poprawy dochodów gospodarstw domowych, 13. emerytura. Dochody z 500+, to będą czynniki, które przynajmniej w perspektywie najbliższych kilku kwartałów będą sprzyjały rozwojowi polskich przedsiębiorców, którzy działają na lokalnym rynku. Podczas 9 śniadania biznesowego zgromadzeni przedsiębiorcy mogli również zdobyć informacje odnośnie przedsięwzięć ekologicznych, które mogą przynosić im korzyści. Warto brać pod uwagę rozwiązania ekologiczne, bo one mają wiele aspektów, także ten ekonomiczny, tak? Czyli staramy się pokazać my jako Bank Ochrony Środowiska połączenie korzyści ekologicznych z ekonomicznymi. Czyli że są rozwiązania, jak chociażby instalacje fotowoltaiczne, że można na własne potrzeby produkować prąd i przy dzisiejszych cenach energii elektrycznej odnosić z tego korzyści. To tylko jeden z przykładów, bo można też w ogóle dążyć do modernizacji technologii, jeśli się coś wytwarza tak, żeby zmniejszyć zużycie energii. To wszystko dzisiaj przekłada się na realne oszczędności w złotówkach. A równocześnie przekłada się na to, że żyjemy w czystszym środowisku, na co z kolei odbiorcy coraz bardziej zwracają uwagę, tak? Czyli również ci, którzy kupują towary. Nie bez znaczenia jest też fakt, że pewne działania są w jakimś sensie wymuszane regulacjami prawnymi, bo rynek ekologiczny tym się charakteryzuje, że wchodzą normy, trzeba się dostosowywać, ograniczać swoje oddziaływanie na środowisko. Wtedy często też trzeba właśnie znaleźć źródło sfinansowania inwestycji, natomiast myślę, że to, co nas wyróżnia, to to, że też klientom podpowiadamy, gdzie takie źródła finansowania są, tak? Czyli nie tylko czysto kredyt bankowy. Jeśli gdzieś jest dostępne tańsze źródło finansowania, to a mamy taką wiedzę, to podpowiadamy i dopiero uzupełniamy finansowaniem bankowym. Na zgromadzonych czekał również wykład motywacyjny Andrzeja Maciejewskiego, trenera, coacha i mówcy. W tej części spotkania przedsiębiorcy mogli poznać zasady, poprzez które można stać się prawdziwą inspiracją i motywacją dla innych. Dotychczasowe edycje śniadań biznesowych dowodzą o dużym zainteresowaniu środowiska przedsiębiorców tego typu wydarzeniem. Podczas spotkań goście mogą liczyć na indywidualne konsultacje i porady specjalistów. Dochodzi do szeregu rozmów, dzięki czemu nawiązywane są lub umacniane istniejące już relacje biznesowe. Zgierska policja ostrzega przed złodziejami rowerów, którzy dokonują kradzieży jednośladów po wcześniejszym usunięciu zabezpieczeń. Można jednak utrudnić zadanie złodziejom poprzez odpowiednie zabezpieczenie rowerów. Z obserwacji policjantów wynika, że jednoślady giną najczęściej spod sklepów, z klatek schodowych lub innych łatwo dostępnych miejsc.
Słoneczne dni dają nam szansę na korzystanie z jednego z ulubionych naszych środków transportu, jakim jest rower. Służy nam w życiu codziennym, w pracy, do uprawiania sportu czy zabawy. Każdego roku wraz z rozpoczęciem sezonu rowerowego policjanci otrzymują większą ilość zgłoszeń o kradzieżach jednośladów. Polecam w zasadzie taki łańcuch. No, a póki co się sprawdza. No i nie należy kupować jakichś drogich rowerów, bo... Bo kradną? Oczywiście, że tak. Zna pani takie przypadki też w Zgierzu? Tak, no znajomi mówią przemi wobec, że nawet z komórek w blokach kradną, także no niestety. Kiedyś mi okradli, dwa. Ale to gdzie pan go otrzymał? A to dawniej, wie pani, było, nie? A gdzie pan go otrzymał? No wie pani, bo ja do sklepu tego wychodzę, sklepu nie ma. Czyli pod sklepem? Pod sklepem, tak. Dobra blokada i będzie dobrze? No tak, tak. Także aż będzie dobrze. Jak wynika z policyjnych statystyk, kradzieże rowerów są zazwyczaj przypadkowe. Złodzieje wykorzystują okazję do pozostawienia jednośladów na tak zwaną chwilkę, bez żadnych zabezpieczeń i nadzoru. Do kradzieży dochodzi także z miejsc, gdzie rowery są przechowywane, czyli z garaży i piwnic. Rzeczywiście kradzieże rowerów są to przestępstwa, które zdarzają się dość regularnie. Jako użytkownicy rowerów musimy pamiętać o kilku zasadach, jak się uchronić, żeby nie paść ofiarą takiego zdarzenia. Przede wszystkim pamiętajmy o prawidłowym zabezpieczeniu roweru. Jeżeli zostawiamy go gdzieś pod sklepem czy pod jakąś instytucją, zabezpieczmy go we właściwy sposób. Nie bójmy się inwestować w lepsze zabezpieczenia odpowiednie do roweru, które uchronią sprawcę przed łatwym jego zabraniem. Jeśli przechowujemy go u siebie w miejscu zamieszkania, pamiętajmy, żeby nie zostawiać roweru na podwórku, czy na klatce schodowej, czy też na balkonie. Wtedy może bardzo łatwo paść ofiarą złodzieja. Podstawowe, najtańsze zabezpieczenia mogą nie wystarczyć. Przeciąć prostą linkę dla złodzieja to tylko chwila. Im lepsze zabezpieczenie, tym większa szansa, że złodziej odpuści sobie kradzież naszego roweru. Warto także skorzystać z pomocy strażników miejskich, którzy znakują rowery. Jest to naniesienie dodatkowego numeru seryjnego na ramę oraz wprowadzenie informacji o właścicielu do bazy danych. Można umówić się, dzwoniąc do straży miejskiej na konkretny dzień, na konkretną godzinę, podjechać i ten rower po prostu oznakować. Jest to indywidualny, niepowtarzalny numer, który jest nadawany temu rowerowi. Jest on bity przede wszystkim na ramię roweru. Jest on wprowadzany następnie do naszej bazy danych. I nawet w przypadku, jeżeli dojdzie do kradzieży takiego roweru, to jesteśmy w stanie, że gdzieś zostanie znaleziony ten rower, zlokalizować właściciela. Ale także też przypominam z jednego względu, mamy bardzo dużą liczbę rowerów, które po prostu zostały gdzieś pozostawione i właściciele zapomnieli o tych rowerach. I te rowery trafiają do Biura Rzeczy Znalezionych. To też jest drugi powód, że warto taki rower oznakować. Ważne jest też, aby zapisać sobie numery ramy, numer fabryczny roweru. W przypadku kradzieży numer ten wprowadzony jest do systemu informacyjnego. W razie odnalezienia lub kontroli takiego jednośladu w dowolnym miejscu na terenie kraju możliwe jest natychmiastowe ustalenie jego właściciela. Warto zrobić także zdjęcie swojego roweru. Te dane znacznie ułatwią policjantom odzyskanie go w przypadku jego kradzieży. Mimo że wiosna prawie w pełni, to wciąż na niektórych ulicach pozostałości po zimie nadal są. Na asfalcie da się zauważyć pełno zalegającego piasku. Chodniki też nie są dobrze oczyszczone. Wszędzie zalegający piach i śmieci nie wpływają korzystnie na wizerunek miasta, skarżą się nasi mieszkańcy. Zatem Rafał Woźniak próbował się dowiedzieć, kto i kiedy posprząta ulicę. Zimą narzekamy, że drogi są śliskie i nieposypane, a jak tylko stopnieją śniegi, to narzekania kierujemy w stronę kurzu, jaki unosi się z zalegającego piachu, pozostałego po akcji zima. Kurz unosi się również spod przejeżdżających samochodów. Proszę pana, ja w ogóle nie jestem Zgierzanką, ja jestem z Kutna i wydaje mi się, że Kutno jest bardziej czyste i w ogóle w porównaniu, no... Są takie miejsca, gdzie rzeczywiście jest tak brudno, że aż wstyd tam po prostu. I zacząłem zwracać na to uwagę, jak powiedziała mi pani Zuzorkowa, że tak jest tu bardzo brudno. Myślę sobie, gada głupoty, ale jak zacząłem patrzeć, rzeczywiście. Ludzie powinni dbać, bo miasto nie zdąży pozbierać, posprzątać wszystkiego, nie? Bo dzisiaj się posprząta, a jutro będzie brudno. Czyli najpierw ludzie, niech zadbają, potem miasto. A po nim miasto. Ratusz jeszcze nie rozpoczął wiosennych porządków na terenie miasta. Dużo pracy będzie przy oczyszczaniu chodników i jezdni z piachu sypanego podczas zimy. Sprzątanie ulic ma się zacząć lada moment.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tej sytuacji. Jest podpisana umowa, zostało zrobione zlecenie teraz, więc prace powinny się zacząć już lada moment. Pierwsze prace będą dotyczyły Nowego Miasta, później chcieliśmy przejść na 650-lecie osiedle i Stare Miasto, czyli tutaj generalnie zaczynając od centrum. Później sukcesywnie będziemy przenosić się w inne rejony osiedla. Kilkaset ton piachu wysypanego podczas akcji Zima nie jest tak prosto usunąć. Mając nadzieję, że władze szybko uporają się z problemem, postanowiliśmy dowiedzieć się o planowanych pracach porządkowych, które mają być prowadzone również na drogach, którymi zarządza powiat. W powiecie zgierskim akcja Zima trwa do 15 kwietnia i właśnie do tej daty wszystkie chodniki i jezdnie zostaną zamiecione z piachu. Drogi powiatowe na terenie miasta Zgierza do 15 kwietnia będą posprzątane. Akcja Zima wraz ze sprzątaniem poboczy rocznie kosztuje miasto około 800 tysięcy złotych. Bogactwo kobiecej osobowości oraz różnorodność istniejących postaci piękna i coś, co stanowi o niezwykłości kobiet, a jest nim blask bijący z ich wnętrza. Właśnie to mogliśmy podziwiać podczas wernisażu wystawy fotografii Anny Grażyny Grabi. Anna Grażyna Grabia jest zgierzanką, z zawodu ekonomistą, z zamiłowania fotografem. Co ważne, fotografka woli wyrażać siebie poprzez swoje prace, aniżeli mówić o sobie. Od 5 lat współpracuję z modelami i z modelkami, ale moja pasja fotograficzna rozpoczęła się wiele, wiele lat temu, kiedy to zaczęłam podglądać kwiaty i uwieczniać je na fotografii. Swoje prace publikuję na wielu forach dla fotografów. Staram się właśnie, bo no, w naturze mi się wydaje, że kobieta ładniej wygląda niż w studiu, taka sztywna, jakaś taka, no ja mam takie bynajmniej podejście do tego, że to no, rzeczy w plenerze ładnie dziewczyna wygląda. Staram się pokazać tak kobiety troszkę bardziej magicznie może, nie tak wprost, nie jest taki prosty portret, tylko taki bardziej magia, troszeczkę magii. W bibliotece Anna Grażyna Grabi prezentuje swoje prace po raz drugi. Wystawę e-book Stworzył kobietę w budynku przy ulicy Łódzkiej można podziwiać do końca kwietnia. Pogoda w marcu 2019 roku idealnie wpisuje się w powiedzenie w marcu jak w garncu. Mieliśmy już ciepłą i bezchmurną wiosnę, wczoraj natomiast śnieg. Jak zapowiadają się kolejne dni, zapraszam na prognozę pogody. Nad ranem i w nocy temperatura może spaść poniżej zera. W ciągu dnia zachmurzenie duże, możliwe także opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie do 10 kresek na termometrach. Piątek niestety również pochmurny. Termometry wskażą do 14 stopni Celsjusza. Sobota ma okazać się pochmurna, ale ciepła, bowiem słupki rtęci wskażą do 16 stopni. Od weekendu ciśnienie zacznie rosnąć. Pogoda nie będzie wpływać pozytywnie na nasze samopoczucie. Możemy także odczuć spadek koncentracji. I to wszystko, co przygotował w serwisie informacyjnym nasz zespół redakcyjny. Zostańcie jednak Państwo z nami, bo już za chwilę relacja z drzwi otwartych w co po niektórych zgierskich placówkach oświatowych. 1 kwietnia rozpoczyna się nabór do szkół podstawowych. Tym samym mamy nadzieję, że po obejrzeniu naszego materiału rozwiejemy chociaż część wątpliwości w podjęciu dla rodziców jak ważnej decyzji. A już w piątek, tradycyjnie o 18:30, zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego. Miłego wieczoru życzę. Do zobaczenia. We'll be right back.
Jesteśmy w szkole podstawowej numer 4 imienia Jana Niepokoja w Zgierzu, w najstarszej zgierskiej placówce oświatowej. Czym chcecie rodziców, uczniów zachęcić dzisiaj do przyjścia do waszej szkoły? Przede wszystkim jesteśmy szkołą tradycyjną, bo najstarszą, ale z drugiej strony super nowoczesną. Mamy doskonale wyposażone pracownie, mamy świetnie przygotowaną kadrę, no i co najważniejsze, znamy wszystkich naszych uczniów. Szkoła jest naprawdę bardzo bezpieczna. Co na dzisiejsze dni otwarte przygotowaliście? Przygotowaliśmy specjalne spektakle, bajki dla dzieci. Wszystko pod hasłem bajkowym i baśniowym. W związku z czym mamy zajęcia z malowaniem buzi, mamy zajęcia kinowe, zajęcia matematyczne pod kątem bajek. No i przede wszystkim mamy grę miejską właściwie, ale na terenie szkoły, która polega na poszukiwaniu postaci bajkowych. Jesteśmy, jako mamy rejon, tak? Ale zobaczymy. Ale na razie zwiedzacie też trochę? Tak, tak. Patrzę, go już oglądałyśmy. Jak ci się tu podoba? Super. Ta szkoła jest taka fajna, jest fajna atmosfera, są fajni nauczyciele. Można się tu wiele rzeczy nauczyć, jak w każdej szkole, ale ta szkoła jest i tak wyjątkowa, ma 116 lat i niech się tak dalej trzyma. Będziemy prowadzić rekrutację do dwóch klas pierwszych, klasy pierwszej ogólnej i klasy pierwszej usportowionej, to znaczy z rozszerzonym programem edukacji wychowania fizycznego. Ta klasa usportowiona będzie miała oprócz 3 godzin podstawowych, 2 dodatkowe godziny zajęć sportowych, nie ukierunkowanych na razie na żadną dyscyplinę, bowiem chcemy rozwijać u uczniów ogólną kondycję fizyczną. I prowadzimy również nabór do klasy czwartej usportowionej, ponieważ w tym roku już taka klasa funkcjonuje, klasa sportowa czwarta o profilu zapaśniczo-siatkarskim. I w tym roku również taki nabór będziemy prowadzić, także bardzo serdecznie zapraszamy. Mi się tutaj podoba, bo jest po prostu biblioteka, mogę sobie poczytać. Nie będzie mi tutaj nigdy smutno, bo mam dużo kolegów, mam Szczepanie. No też, no warto chodzić tutaj do tej szkoły, bo można znaleźć tutaj bardzo wiele przyjaciół. Nauczyciele wymagający? Nie aż tak. No czasami coś się zdarzy, ale nie za bardzo. Są tu bardzo miłe panie. Codziennie mogę się czegoś nowego nauczyć. Nasza szkoła jest szkołą rozwijającą się. Myślę, że to już widać.
ile przez ostatni czas zostało zrobione tutaj na terenie Piątki. Rozwinęliśmy się bardzo, termomodernizacja, mamy piękne boiska sportowe, boisko wielofunkcyjne i boisko do piłki nożnej, a poza tym jest to dość mała szkoła, kameralna, z miłą atmosferą, z dobrą pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie dzieciaki i zapewniam rodziców, że robimy wszystko, żeby każde dziecko czuło się u nas dobrze. Szkoła podstawowa numer 8 wiele ma atutów, ale chyba ten jeden z najważniejszych jest to, że jest tak kameralna. Tak, to jest duży atut tej szkoły, szczególnie dla młodszych oddziałów, klas 1-3. Kameralna szkoła daje poczucie bezpieczeństwa i łatwo dzieciom przejść ten trudny czas z okresu przedszkolnego do tego okresu szkolnego. To jak liczebne są klasy? Planujemy 4 oddziały. Tak zatwierdził nam w organizacji organ prowadzący, klasy nie większe niż 25 osób. No to wynika z rozporządzenia. Dlaczego jeszcze warto wybrać właśnie tą szkołę? Chociażby dlatego, że ma już znakomitych nauczycieli i tradycje. Jest szkołą bardzo dobrą, z doskonałymi wynikami, więc mam nadzieję, że będzie się cieszyć dużym zainteresowaniem i że zechcą uczniowie do nas przyjść. Warto wybrać właśnie szkołę podstawową numer 3. Ponieważ wiele u nas się dzieje, oprócz oczywiście wszystkich zajęć edukacyjnych i osiągnięć edukacyjnych, myślę, że nasza szkoła charakteryzuje się taką ciepłą, rodzinną atmosferą, dobrą współpracą tutaj ze środowiskiem, wielkim oddaniem nauczycieli wszystkim dzieciom. I myślę, że warto jest zapisać szczególnie dziecko. Między innymi wiele akcji charytatywnych w naszej szkole się odbywa, chociażby jedna z ostatnich, czyli pomoc Zuzi, uczennicy z Gierskiej Szkoły. To jest ostatnia akcja, która miała miejsce. Jest fajnie, mamy fajną wychowawczyni, pozwala nam się czasami bawić i nie mamy dużo zadane. Tak, dzisiaj mieliśmy młodsze klasy, miały tak zwany dzień przedmiotowy, gra w kolory i chcielibyśmy zaprezentować, właśnie klasy 1-3 zaprezentują tę część tego spotkania dzisiejszego. Szkoła podstawowa numer 3 prowadzi nabór do klas 1-3, tak? Ile dzieci chcecie przyjąć w tym nowym roku szkolnym? Nie wiem, między pewnie około 60 dzieci mamy
tak zwanym zapisie tutaj z naszego obwodu. Pewnie około tylu będzie, czyli około 3 klas najprawdopodobniej powstanie. Bo mamy fajną panią, bo tu dużo fajnych jest przyjaciół. Nasza szkoła jest wesoła. Znajdujemy się obecnie na hali lekkoatletycznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3. Z tych obiektów korzystają zawodnicy, którzy uczą się i trenują w SMS Elo Aleksandrów. W ramach lekkoatletyki mamy pełen wachlarz konkurencji. Od konkurencji biegowych poprzez skocznościowe, wytrzymałościowe i rzutowe. Mamy bardzo dobrą bazę tu w Aleksandrowie. Dobrze układa się współpraca z dyrekcją szkoły, dobrze układa się współpraca z władzami powiatu. Mamy dobrych zawodników, no i dzięki temu trenerzy mogą, że tak powiem, się realizować i z tej współpracy są efekty. Chyba już przyzwyczailiśmy do tego, że tutaj nasza sekcja, lekkoatleci zajmują co roku wysokie lokaty, jeśli chodzi o finał krajowy licealiady w lekkoatletyce. W ostatnim roku, w roku 2018, chłopcy wywalczyli pierwsze miejsce na tej licealiadzie, natomiast dziewczęta zajęły drugie miejsce. To oczywiście oprócz startów tutaj w drużynowych zawodów dla liceum, dla powiatu, zawodnicy osiągają również wysokie lokaty indywidualnie na Mistrzostwach Polski. I że wspomnę tutaj o wysokich lokatach Kalinowskiego, Jakuba, Janowski Ludwik, Frączyk Wiktoria czy Adam Czeski Dominik. To są zawodnicy, którzy są w czołówce Mistrzostw Polski w swoich kategoriach. To szkoła jest naprawdę na wysokim poziomie, tak? I tutaj, jeżeli chodzi o basket, rok w rok staramy się podnieść jak gdyby nasz poziom, co jak gdyby jest potwierdzeniem tegorocznego wyniku. No i myślę, że cóż, no, nasza oferta jest konkretna, tak? Nie mówimy o czymś, co się nie dzieje, tylko mówimy o czymś, co się dzieje. Ja myślę tak, że taki turniej Mistrzostw Polski, bo tutaj trzeba zacząć od tego, że to nie tworzy się w jednym czy w dwóch meczach, tak? My startowaliśmy od ćwierćfinałów poprzez półfinały, do finałów doszliśmy. Najpierw sukcesem naszym chcieliśmy, żeby była ósemka. Wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Natomiast w tego typu turniejach bardzo ważne są pierwsze spotkania i te spotkania jak gdyby budują zespół. I no my się tak przysłowiowo mówiąc rozpędziliśmy na tych mistrzostwach i te mistrzostwa pokazywały, że z meczu na mecz jesteśmy mocniejsi, a przede wszystkim jesteśmy mocniejsi
psychicznie, bo psychika, szczególnie w żeńskich zespołach, jest bardzo ważną stroną i tutaj dziewczyny pokazały, że no, są twarde, potrafią się podnosić po nie najlepszych początku meczu, czy też wpadkach w trakcie tego spotkania. Byliśmy w finale, co tu dużo mówić. Przede wszystkim zawsze najważniejsze dla całego zespołu jest to, jak rozpocznie się turniej, ponieważ zawsze każda wygrana buduje, a przede wszystkim na takich zawodach, kiedy rozpoczynamy bardzo ważny i bardzo trudny dla nas turniej, zwycięstwo jest czymś niesamowicie budującym i bardzo pozytywnie działającą na psychikę całego zespołu. Razem sobie pomagamy nawzajem, którejś coś nie wychodzi, podchodzimy, klepiemy, mówimy, że będzie dobrze, żeby się starała i myślę, że zawsze jak się jest razem i to wtedy się buduje zespół. Z samego początku, budując ten zespół, chciałem stworzyć taką drużynę, która będzie razem, która będzie się wspierała od samego początku. Team Spirit, i to się udało nam zrobić i to doskonale zafunkcjonowało w tej ostatniej fazie finałowej w Gdańsku. W ratownictwie wodnym na Mistrzostwach Świata w Australii w ubiegłym roku, w listopadzie, zdobyłam 2 brązowe medale w sztafetach razem z dziewczynami. Zdecydowanie największy sukces. Oprócz tego jeszcze są medale Mistrzostw Europy i Mistrzostw Polski, ale no, z Mistrzostw Świata to jest zdecydowanie największy mój sukces. Na razie przygotowuję się do takich stricte pływackich Mistrzostw Polski, które będą w maju. Indywidualne? Tak, tak. A z ratownictwa jeszcze zobaczymy, co będzie. Trenujemy na co dzień na bardzo ładnej pływalni w Aleksandrowie, ale główny okres przygotowawczy do sezonu letniego staramy się pływać na tej pięknej pływalni Politechniki Łódzkiej Zatoka Sportu. Obecnie przygotowujemy się do kwalifikacji do głównych imprez międzynarodowych, czyli Mistrzostwa Polski Seniorów, które odbędą się w maju. Mamy teraz cały cykl przygotowań do tego startu. Bardzo ważną rzeczą, żeby powiedzieć, to mamy zawodników tak naprawdę w czołówce pływaków polskich, którzy przygotowują się do startu w Igrzyskach Olimpijskich za 1,5 roku. Idą bardzo długim cyklem 8-letnim. Zostały nam jeszcze 2 lata tych przygotowań, a rozpoczęliśmy tak naprawdę zabawy z nimi w SMS-ie, jak rozpoczynali swoją karierę jako uczniowie klasy pierwszej, teraz już są studentami Politechniki Łódzkiej. Tak jak wspomniałem, oni ostatnie 4 lata rozpoczęli w szkole w Aleksandrowie, czyli w SMS-ie Aleksandrów Łódzki w klasie pierwszej. Co roku ich sprawdzianami były albo Mistrzostwa Polski, albo zawody międzynarodowe. Głównie skupiliśmy się w trzeciej klasie na Mistrzostwach Europy. Te Mistrzostwa Europy juniorów wypadły bardzo dobrze, bo i Kamil Kazimierczak, to jest jeden z tych zawodników, brązowy medal na dystansie 50 metrów, i Marcel Wągrowski, 400 zmienny, zupełnie inny dystans, także brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Netanii.